Siemanko, Maciek GMB40, witam was bardzo serdecznie w kolejnej 15. Dzisiaj tak naprawdę znów nie mam dla was żadnych informacji, mogę jedynie powiedzieć, że kończymy powoli Shifta i Dooma i co będzie później. Później się wezmę za Man of Wheeler, właściwie to już się wziąłem, bo mam już kilka odcinków nagranych oraz będziemy się zebrali za Medal of Honor Frontline z GameCube'a i mam już takie jakieś 3 odcineczki nagrane, tylko że jeszcze nie złożone. Od razu, żeby uprzedzić fakty, co z programem, w którym recenzuję gry. Otóż doszedłem do wniosku, że program, który będzie się nazywał Game Player, będzie się ukazywał od gier, które skończę właśnie na tym kanale. To znaczy w pierwszym odcinku będzie albo Doom, albo Shift, zależy co będzie jako pierwsze skończone. No i od wtedy będę robił właśnie recenzję. No i jeśli jakaś gra nie będzie, przejdźmy razem, to się pokaże w szpicy i wtedy też będzie oficjalnie, że powiedziane, że tą grę rozpocząłem i że będzie kiedyś z niej recenzja. I to tak naprawdę tyle informacji. A dzisiejszą piosenką na dziś jest piosenka z tego epickiego albumu Halloween, czyli Keeper of the Seven Keys. Znów nie wiem gdzie ułożyć, żeby się nic nie odbijało. Album, jeśli dobrze pamiętam, z 1987, teraz jak sobie szukam, czy może znajdę jakiś, nie znajdę, ale tak mi się wydaje, że 87. I dzisiejszą piosenką, oczywiście jest to wersja zremasterowana, jeszcze specjalna, bo mam tu kilka traczków i kurde się odbija, ale tutaj macie gdzieś The Tale That Wasn't Right. Oj, nawet się moja kamera odbija, jeśli dobrze widzicie. Tak. Także dzisiejszą piosenką na dziś jest A Tale That Wasn't Right, epicka balada, bardzo polecam. Ale jeszcze co zdobyłem, Maciek ostatnimi czasy pojechał sobie do antykwariatu na Tamce w Warszawie. Tak jakby ktoś nie wiedział, to w Warszawie jest taka ulica Tamka, gdzie są przeróżne antykwariaty. Jest jeden duży antykwariat muzyczny, obok jest jeden mniejszy antykwariat. Natomiast po drugiej stronie ulicy jest antykwariat muzyczno-książkowy, takie są płyty winylowe, płyty kompaktowe, ale najwięcej jest książek. No i cóż Maciek zdobył? Maciek zdobył pierwszą płytę tak naprawdę tylko i wyłącznie z sentymentu, ponieważ już przestałem chyba tego zespołu słuchać od czasu do czasu. Bardzo, bardzo rzadko sobie włączę jakiś ich traczek. Linkin Park, Meteora, płyta, która dla mnie jest najlepsza od Linkin Park, aczkolwiek no, coraz bardziej mi się mniej podoba Linkin Park. No i może to dobrze, bo na pewno te od czwartej płyty dalej, te ich płyty, to nie jest prawdziwy Linkin Park tak naprawdę. Tu się zaczął kończyć prawdziwy Linkin Park, chociaż szczerze, ten zespół nigdy nie był tak dobry jak, no nie wiem, mógłby być, nie wiem czy mógłby być lepszy. Nu Metal to Nu Metal. Kolejną płytą jest płyta ZZ Top. Yeah, Rhythman. Mało tej płyty słuchamy, ale mam nadzieję, że jest zawalista. Jest tutaj jeszcze dodatkowy singiel. Płyta, która jest moją pierwszą płytą od tego zespołu i jedną z moich ulubionych tego zespołu, Iron Maiden Somewhere in Time z 86 roku, genialna płyta, lubię ją całą, w całości przesłuchałem nieraz, jest genialna, jak na przykład The Number of the Beast. Kolejnymi dwoma płytami są płyty Judas Priest, to akurat już z Allegro, te dwie płytki, jest to płytka Stain at Glass 78, tak żeby było po kolei, i Points of Entry z 81. Kolejne do kolekcji, coraz bliżej do pełnej dyskografii Judasów. I tutaj mamy jeszcze Kiss, Sonic Boom, przedostatnia płyta Kissa z 2009 roku. Tylko że to jest super, super deluxe edition, ponieważ otwieramy tu z Paul Stanley, Gene Simmons. Mamy pierwszą płytkę, tu mamy kogo? Tommy Tyre, dobra. Tu mamy pierwszą płytkę, tu mamy drugą płytkę, a tu mamy DVD z koncertu, a tutaj są na nowo nagrane hity Kissa. Także to zjemy. No i jeszcze coś, co było kwestią czasu u mnie, no i się udało. Black Sabbath 13. Z tym, że to nie jest normalne wydanie, bo to jest wydanie specjalne, ponieważ są 3 bonus traki. Znowu będzie moją kamerę widać. Jej, tak się światło ustawiło. Dobra. A teraz czas przejść do pytań. Czy kiedykolwiek oglądaliście mnie w telewizji? Świat według kiepskich. Może powiem tak, kiedy miałem silnik Ferdynand kiepściutki, to miało większy sens o tyle, że po prostu mógłbym teraz powiedzieć, że tak, występowali w świecie według kiepskich, aczkolwiek teraz plotkarza żadnego w tym serialu nie było. Przynajmniej plotkarza.pl. Ale świat według kiepskich kiedyś oglądałem i jakoś tak przestało mi się chcieć oglądać seriali. Nie, ponieważ stosuje się do powiedzenia Bogdana Smolenia, nie oglądaj telewizji, bo będziesz miał w głowie glizdy. Rocker, czy piłeś mocnego fula? Nie, ponieważ po pierwsze, rzadko co pijam piwo, a jeżeli już to nie polskie, a po drugie to Maciek mi powiedział, że jest coś takiego jak mocny ful, jest to po drugie właśnie piwo wymyślone, więc jak mogę w ogóle to pić? Rocker, czy wiesz, że AC/DC zrobiło utwór z twoim imieniem? Ludzie, ile razy ja mam mówić, że Rocker to nie jest moje imię, to jest moja ksywa, mam na imię Bartek, hello, a
Moja ksywa wzięła się m.in. od tego, że bardzo lubię piosenkę właśnie AC/DC Rocker. Łowić kaczki? Chciałbyś łowić kaczki? Kiedyś się mnie pytaliście, czy łowię ryby albo czy chciałbym łowić ryby. Powiedziałem, że nie, ponieważ jest to dla mnie zbyt monotone itd. itd. Podobnie z kaczkami, aczkolwiek kaczki się łowi? Kaczki się zestrzeliwuje i się strzela do kaczek ze strzelby, a nie, że się zarzuca na nie wędkę, goddammit. Czy jak starczy czasu, to odpowiesz na więcej pytań od każdego? No oczywiście, zwłaszcza, że ostatnie odcinki 15 trwają 12 minut. Rocker, jadłeś już swoją kanapkę w KFC? Oczywiście, nic co rockerowe nie jest mi obce. Pytanie do rockera. Dlaczego kanapkę z KFC też nazwali Rocker i ile ci zapłacili za licencję? Mówię po raz drugi i ostatni. Rocker to jest moja ksywa, którą sobie przybrałem ze względu na to, że bardzo lubię utwór AC/DC pod tytułem Rocker. I nic mi nie zapłacili za licencję, bo to nie jest moje imię i to nie biorę sobie tej ksywy na własność. Każdy tak naprawdę może się nazwać Rocker, a to, że ja jestem rozpoznawany jako Rocker, no to już jest inna sprawa. Pytanie do Maćka. Co z moim pytaniem z jastrzębimi gramatykami w innych językach? Pytanie będzie, ponieważ mam już na niego naprawdę genialny koncept, aczkolwiek no niestety musisz poczekać, nie jest to troszkę ode mnie zależne, bo o ile grafiki od Gonciarza to sobie po prostu wziąłem z filmu, o tyle te grafiki, których Gonciarz nie miał, to ja nie robię ich sam. Robi mi ich mój kumpel, uliczny wojownik, którego serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że już niedługo dostanę te grafiki, żebym mógł zrobić właśnie na szczeblu gramatyki w przeróżnych językach, bo mam na to naprawdę genialny pomysł. Będzie tych języków kilka, no i czekajcie. Mam nadzieję, że za tydzień już definitywnie będzie to pytanie. Jak reuploadujesz film ponownie, to nie usuwa ci komentarzy na nich? Bezpośrednio usuwa te komentarze, ponieważ automatycznie także usuwam filmik, bo nie można mieć duplikatu przesłanego filmu, więc to jest troszkę dziwne, aczkolwiek pośrednio mam te komentarze, ponieważ wszystko archiwizuje się na mojej skrzynce mailowej, gdzie mam praktycznie całą historię YouTube'a od samego początku. Tam pierwsze kilka dni kiedyś usunąłem, nie wiem czemu, a teraz mam całą historię od, powiedzmy, no, 5 odcinka Need for Speed Most Wanted, sorry, jakoś tak, czyli od końca 2009 roku, takiego końca końców. Kiedy masz ferie? Bo ja już mam po tej niedzieli. I żebyś dobrze wykorzystał ten czas, ci życzę, że i żebyś odpoczął od szkoły. I my w Mazowieckim, przynajmniej w tym okręgu podwarszawskim, warszawskim, mamy ferie od 17 lutego dopiero, także wtedy będę mógł dla was spamować filmami. Na razie jest jak jest, więcej nie dam rady. Przeklinasz? Jakie było twoje najgorsze słowo, jakie powiedziałeś w filmie? Szczerze, staram się unikać przekleństw i... A jeśli już chciałbym coś tak powiedzieć, tak po prostu, żeby się wyładować, to mówię jakieś wyrazy takie w miarę pospolite, typu ki, foch, czy coś takiego. No, najostrzejszym wyrazem, jaki powiedziałem, po prostu, jeśli już to po angielsku, to był fuck i to tyle, bo jakoś nie lubię przeklinać w ogóle. Co zrobisz, jak ktoś prowadzi podatki od gameplayów, nie tylko na YouTube? Po pierwsze, to nie wiem, dlaczego napisałeś gameplayów wielką literą, aczkolwiek wprowadzi podatki od gameplayów, to co, że Tusk będzie miał jakieś zgranie z Google, żeby każdy film był opodatkowany, to nie dość, że nam wyłączają zarabianie na gameplayach, nie wiem czy to teraz funkcjonuje, bo ja nie mam aktualnie partnera żadnego, to jeszcze mamy za to płacić, żeby coś tworzyć z pasji. No, ja rozumiem, że ktoś nam użycza coś i wynajmujemy czyjś sprzęt, żeby coś stworzyć, no i mu płacimy, no ale żeby używając własnego sprzętu i płacąc za ten sprzęt i jeszcze płacąc za internet, jeszcze płacić, żeby coś tworzyć, to naprawdę by było już bardzo głupie. Czy zrobisz sklep z koszulkami na kapselu? A ktoś w ogóle jakąkolwiek koszulkę kupi? Nie, no oczywiście pomysł na wzory w teorii mam, no mógłbym dać na przykład coś z baneru, albo przynajmniej mój awatar na tą koszulkę, jakiś fajny napis z tyłu zrobić, zawsze pomysł jakiś jest, tylko pytanie, no kto to kupi, szczerze? Ja bym taką jedną koszulkę taniej załatwił niż na kapselu, więc by było to po prostu nieopłacalne. No, jak zyskam tam iluś tam widzów, jeżeli będziecie chcieli, żebym te koszulki robił, no to chyba nie będzie żadnych problemów. Kiedy wracasz na swój stary kanał? Nigdy nie mówiłem, że będę wracał na stary kanał. Znaczy tam brałem pod uwagę taką możliwość, ale zrezygnowałem z tego, ponieważ no co? Przechodzę na nowy kanał i potem wracam na stary, że ten taki był przejściowy i byłby oderwany od świata. Szczerze, tutaj zacząłem już tworzyć na nowo, tworzyć kolejne serie, tworzyć pod nowymi tytułami, w nowej formie i nie widzę, żebym wracał do starej formy, oklepanej formy, którą miałem na starym kanale. Stary kanał to był taki odcinek czasu w moim tworzeniu, taki właściwie gimbusiarski, bo wtedy byłem w gimnazjum.
A teraz, jak mam liceum, to zaczynam nowy kanał i tutaj będę teraz tworzył i mam nadzieję, że to będzie mój drugi i ostatni kanał. Czy ty też uważasz, że twój stary kanał był lepszy? Dlaczego? I co z filmami z tamtego kanału? Zostawiasz je? Tak, nie usuwam niczego, ponieważ uważam, że wszystko, co stworzyłem, ma jakąś scenę i że warto to obejrzeć, mimo że na przykład było bardzo badziewne i że poświęciłem na to jakiś czas, więc nie widzę sensu, żeby to usuwać po prostu. Niech już będzie. Czy mój stary kanał był lepszy? Nie wiem szczerze. Było tam więcej widzów, aczkolwiek ci widzowie byli w większości przypadków puści. I dlaczego był... No chyba był gorszy, ponieważ jakościowo. Teraz staram się już mieć dobry dźwięk oraz dobry obraz. Jak widzicie, nagrywam przy świetle. No i teraz staram się otrzymać filmy, wszystko robić. Ten mój stary kanał dla mnie był takim... taką nauką, jak dobrze nagrywać, co poprawiać, co jeszcze bardziej, a teraz mam nadzieję, że może nie osiągnąłem tego maksimum, ale już jest bardzo blisko ideału, ale cały czas do tego ideału dążę. Dlaczego 15, skoro ten film trwa 12 minut 25 sekund? To ja się was pytam, to nie moja wina, że zadawaliście mi tak mało pytań, że nie wyrobiłem nawet na 15 minut. Czemu nie nagrywasz żadnej kaszanki? Bo nie mam na to ochoty, nie ma na to reguły. Jak chcę nagrywać kaszankę, to nagrywam kaszankę. Jak nie chce mi się nagrywać kaszanki, to nie nagrywam kaszanki. Poza tym, jak zaczynam grać jakąś grę, to chciałbym ją skończyć, a ja mówiłem, że jak na razie będą dwie gry maksymalnie nagrywane równolegle. Jak będzie mi się chciało grać w jakąś kaszankę, to powiem. Mogę już powiedzieć, że tak sobie od czasu do czasu pogrywam w takie tytuły jak Druga Wojna Światowa, Raid na Berlin i z tego również sobie zrobię let's play, bo mamy dwa pierwsze odcinki. To jest typowy celowniczek, jakby ktoś nie wiedział, i to będzie bardziej w formie typowego, ekspresowego przejdźmy razem, ponieważ no misje trwają po 2 minuty, więc co to jest? No i dobrze, to są wszystkie pytania na dzisiaj, przejdźmy do... Okej, a więc przez ten tydzień przesłałem 6 filmów, liczba widzów na dziś to 222, liczba wyświetleń na dziś to 11 050, a liczba lajków na Facebooku wynosi 185. Przejdźmy do Google Analytics. Dobrze, więc przez ten tydzień przybyło mi 2455 wyświetleń, oglądaliście moje filmy 3 dni i 14 godzin, dziękuję wam za te wszystkie wyświetlenia, mimo że było tylko o jeden film więcej. 73 oceny pozytywne, no jeden negatywny, ale co tam, walić to. 33 komentarze, 3 dodane ulubione i 9 widzów więcej. Mało, ale zrozumiałe, że jak mało filmów, to i mało widzów więcej. No i praktycznie same let's play'e. Najpopularniejszy film to oczywiście Jastrzębie Gramatyki, bo jakżeby inaczej. Poprzednie podsumowanie, Christmas Special, pierwszy odcineczek, 24 odcineczek Shifta, poprzednia, przedostatnia 15, no i Duma w Ki oraz jeszcze jeden odcinek Shifcika. Dobra, oceny pozytywne. Tutaj macie wykres, najpopularniejsze te. Co ciekawe, tylko pokazuje oceny pozytywne, a negatywnych już na wykresie nie pokazuje. A, tutaj, dobra. Ulubione, co zostało dodane do ulubionych? Jastrzębie Gramatyki. Tak, 3. Komentarze, co komentowaliście i jak komentowaliście? Jak się rozkładają komentarze na każdy dzionek? Dużo nie było, no ale jak praktycznie są na razie same reuploady, chociaż już zaraz wracamy z Doomem do nowych odcinków, nowo nagranych i Shifta też będziemy kończyć powoli. Wow, co to było? Co to za najazd? Co to za najazd, ja się pytam? Cóż... Jedno zamknięcie kont, ale co to tu było? Nawet tego nie zauważyłem, pewnie ktoś z prywatnych subskrypcji. Żeby sobie nabić. Tu, i tu, i tu. Jastrzębie Gramatyki, Shifcik, Jastrzębie Gramatyki i Christmas Survival, czyli... Który odcinek gardy, nie mogę wyczuć tego. Pierwszy, dobra. No i jeszcze tutaj mężczyźni, a kobiety to widzicie. Tak się tutaj rozkładają, a tutaj pewnie... Oczywiście tu pojedyncze wyświetlenia. I szybko jeszcze sobie zobaczymy właśnie mężczyzn i kobiet. Jak się to rozkłada, no tutaj jak rzeczywiście wykres zastrzelony u kobiet, no już mniej. Ale dobra, czas kończyć. No i to tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę, czekajcie na kolejny odcinek, to zasubskrybujcie mój kanał, a jeśli macie jakieś pytania, to komentarz oraz pytania wideo przysyłajcie mi na Skype, na maila, jako wiadomość prywatną, whatever. Widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień, także... Nara.